przede wszystkim segreguje śmieci. I odkąd u mnie nastąpiła taka zmiana, że mamy tę możliwość, to robię to z przyjemnością, bo wydawało mi się, że będę się czuła w jakiś sposób przymuszona. Natomiast jak ostatnio wyrzucałam taki wór plastiku, to sobie pomyślałam, ojej, jaka ja jestem cudowna, prawda? Jak ja dbam o środowisko, ale to nie jest jedyny sposób, w jaki dbam o środowisko, ale starałam się robić też zakupy przemyślane, czyli nie powiem, żebym była minimalistką, ale no, nie lubię przeładowania, nie lubię kupowania dla kupowania. Moje wybory są bardzo przemyślane i to jest też zgodne z dbałością o ziemię, o środowisko, o ekologię. Także zwracam uwagę, kiedy idę na przykład do sklepu, zawsze staram się brać swoją starą, dużą torbę. Starą, ona ma chyba z 15 lat. I proszę zobaczyć, przez 15 lat, ile woreczków mogłoby się znaleźć w tym wielkim worze proekologicznym, prawda? Ale jego w ogóle nie ma w tym momencie, także, no może nie w ogóle, no nie przesadzajmy. Są rzeczy, które i tak są zapakowane w folię, ale jednak dbam o to, naprawdę dbam o to i uważam, że też to bardzo źle wygląda. Ja pamiętam, jak jeszcze byłam w Waszyngtonie i uczyłam się etykiety i protokołu, to Dorothea Johnson mówiła, no słuchajcie, mężczyzna oczywiście powinien pomagać kobiecie w noszeniu zakupów, w noszeniu ciężarów, ale zawsze może odmówić, jeżeli te zakupy są w jakichś ohydnych woreczkach. Także mnie się to tak podobało, no bo on w tym momencie traci swój wizerunek. Także ja uważam też, że te woreczki nylonowe są ohydne, nie tylko z punktu widzenia ekologii, ale także estetyki. I dużo lepiej jest kupić jedną porządną torbę, no i wtedy można mężczyźnie dać, żeby ją poniósł.